No cześć, witajcie kochani. Słuchajcie, dzisiaj kolejny przepis z książki Kuchnia Braci Rodzeń. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach Braci Rodzeń. Szczegóły na stronie www.braciarodzeń.pl. Będą to pizzerki i słuchajcie, z opisu widzę, że się bardzo szybko je przygotowuje i myślę, że będą pyszne. Zaczynamy. Tutaj mam 200 g serka wiejskiego. Dwie czubate łyżki mąki bambusowej, jedno jajko, sól do smaku, łyżeczka oliwy z oliwek i z dodatków przygotowałam sobie ser żółty pokrojony, passatę pomidorową do posmarowania pizzerek i z dodatków jeszcze mam cebulę czerwoną, boczek parzony, papryka i szynka parzona. Na drobnym sitku odcedziłam sobie śmietankę z serka, wrzucam teraz do miski, dodaję jajko, mąkę bambusową i sól. Teraz to wszystko sobie razem wymieszam. I odstawiam na 10 minut. Piekarnik nagrzewam do 200 stopni, grzanie góra-dół. I teraz oliwą wysmaruję sobie tutaj papier, który wyłożyłam na blachę do pieczenia. Ok. I teraz będę tutaj nakładać sobie placuszki, takie nieduże. I już ostatnie wykładam. I teraz będę zapiekać w piekarniku, który już wcześniej sobie włączyłam. Tak jak mówiłam wcześniej, 200 stopni, grzanie góra-dół. I będę zapiekać pizzerki przez 20 minut, aż się zrumienią. Pizzerki już wyjęłam z piekarnika. Teraz każdą posmaruję passatą. Możecie tutaj użyć sobie ulubionego sosu. Ja na pizzerkach lubię passatę pomidorową. Ok. Teraz słuchajcie, na każdą wyłożę po trochę sera najpierw. Ok. I teraz dodatki. Też słuchajcie, dajecie swoje ulubione. Ja lubię cebulkę. Także zawsze jej kładę sobie więcej. Dobra, teraz boczusiu troszkę. Na to troszkę szynki. I na wierzch papryczkę posypię. O. Papryczkę możecie dać różnokolorową. Też będzie fajnie wyglądać. Możecie dać sobie oliwki czarne bądź zielone. Tu dodatki, słuchajcie, dowolnie jakie lubicie, tylko żeby było nisko węglowodanowo. Ok, i słuchajcie, na parę minut wkładam do piekarnika te moje pizzerki, aż mi się tutaj ser trochę rozpuści i będziemy zajadać. Dobra. Moje pizzerki już upieczone. Pizzerki upieczone, słuchajcie, i za chwilę będę zajadać. Polecam Wam. Słuchajcie, szybko je się przygotowuje i na pewno są przepyszne. Smacznego Wam życzę i dawajcie mi znać w komentarzach, czy Wam smakowały. Do zobaczenia niebawem.